W polskich klubach piłkarskich sporo jest zawodników, którzy nie grają albo grają w piłkę tak jak słoń na trąbie, a zarabiają tak, jakby grali jak Adam Jakowa, czy tam odwrotnie. Ich zarobki sięgają 100 tysięcy złotych za miesiąc i sytuacja taka powoduje, że księgowi klubów zrywają się ze snu w nocy i nago wbiegają pod ciężarówki albo jedzą parówki na zimno, co na jedno wychodzi. No i patrzcie, któż z nas nie marzy, żeby mieć taką fuchę, nie grać, a zarabiać 800-100 tysiaków miesięcznie. Myślę, że bardzo dobrze większość z nas spisałaby się w tej roli. Ja osobiście mógłbym nie grać na takim poziomie, że inni niegrający mogliby mi buty masować. Ba! Mógłbym się w ogóle w klubie nie pojawiać i tylko pobierać pobory, żeby nie naciągać klubu na pranie koszulek i majtek. Ba! Mnie, żeby nie narażać klubu na koszty, to by wystarczyło nie grać, ja wiem, 2-3 miesiące w roku i bym ustawiony jak mur przy wolnym. Mógłbym być na przykład bramkarzem, który znakomicie łapie kontuzję. Oczywiście, kluby piłkarskie to w większości prywatny biznes właścicieli i się nie wtrącam, no ale pomarzyć można, prawda, o karierze niegrającego piłkarza. I ja mam taką propozycję dla klubów, żeby zatrudniło u siebie jako niegrających piłkarzy przynajmniej po jednej osobie z niską emeryturą. Każda taka osoba nie pogra miesiąc, a zarobione pieniądze przeznaczy na nierefundowane leki. I wtedy naprawdę sprawdzi się powiedzenie, że sport to zdrowie.